tam jest mikrofon. Chciałem podziękować za zaproszenie i za liczne przybycie, mimo, no to jest czas zarazy, nie, się ludzie nie wystraszyli i przyszli. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam. Tak. Siedzieć, stać czy leżeć? Siedzieć. Znaczy, jak panu doktorowi jest wygodnie tak naprawdę, nie narzucamy nic z naszej perspektywy. Pan doktor mi trochę skradł to przywitanie, więc ja chciałbym powiedzieć tylko, że bardzo miło mi widzieć pełną salę. Nie dziwi nas to w ogóle, więc dobry wieczór państwu w dzisiejsze wtorkowe popołudnie. Chciałbym przywitać również wicestarostę powiatu gnieźnieńskiego, pani Annę Jung. No i przede wszystkim, że znalazł pan dla nas czas, dziękujemy bardzo. I tak naprawdę oddaję głos na samym początku panu doktorowi, bo to on tu jest potężną głową. Ja lubię dyskusję i nie chciałbym od siebie dużo mówić. Wolałbym odpowiadać na pytania, co państwo co chcieliście wiedzieć. Ja zacznę może od tego, spróbuję. Zauważcie teraz, jak znosić te stresy. Przejdziemy tam. Dobrze, to ja może panu podam mikrofon w takim razie. Proszę bardzo. I sam się troszkę... I czuję się, powiem, rodzinnie, ponieważ jestem już 52 rok mieszkańcem tego pięknego miasta i zawsze od przedszkola, kiedy obejrzałem album, chodziłem do przedszkola w Wodolanowie, to jest taka mała mieścina pod Ostrowem, był album o Gnieźnie. I tam widziałem stare Gniezno, już z lat 50., no, powojenne esplanadę i były tam dzieci w jednym z przedszkoli, takie zdrowe dzieci, 50. lata, omorusane od dobrego jedzenia. To była propaganda, że tak dobrze jedli w 50. latach, nie? Ale od tamtej pory Gniezno mnie jakoś przyciągało, a to, że przyszedłem do Gniezna na stałe, to dzięki wspaniałemu człowiekowi, który mnie tutaj namówił na Gniezno, to był świętej pamięci doktor Baranowski. I on powiedział: Fluder, co będziesz szukał szczęścia w świecie? To było w Anatymikum, blisko Gniezno i przejdę do Gniezna. Więc moja tutaj, mój pobyt, czuję się już, chociaż się tu nie urodziłem, czuję się takim pełnym takim gnieźnianinem. Więc dziękuję za taką rodzinną atmosferę i za to, że państwo znaleźli czas, żeby posłuchać mnie. No, ja jeśli chodzi o, tam już udzielałem parę słów wywiadu na temat mojego stosunku do obecnego tego stanu epidemii, no na pewno jestem zwolennikiem szczepień. Chorowałem tak na przełomie października i listopada zeszłego roku, że żona mnie chciała oddać do szpitala. Potem mówi, jak nie chcesz do szpitala, to zawołam doktora Wojciecha Kozłowskiego, tu obecnego. Ja mówię, nie chcę, żeby się ode mnie zaraził. No jakoś, jak wchodziłem do łóżka, mimo że zawsze miałem w szkole, w każdej, czy to była średnia, czy podstawowa, napisane odżywienie złe, kiedy miałem 60 parę kilo, ale jak wychodziłem z łóżka, to syn mi powiedział, teraz by się nadawał do filmu jako statysta, do filmów o Oświęcimiu. Tak wygląda, bo spadłem do 54 kg. Się odwodniłem i mówi, że przeszkadzał jej ten smród w sypialni, tak zakwaszony miałem oddech, nie piłem. Byłem tak zwanym szczęśliwym niedotlenionym, czyli bym po prostu udusił się bez żadnych, ja się czułem lepiej jak zdrowy i dlatego chciałem, żeby mi tylko dano spokój, żebym mógł robić to, co chciałem, czyli spać. Więc jest to na pewno choroba, jak każdy człowiek, przychodzi to indywidualnie. Jeden przychodzi ciężej, drugi lżej. No ja przeszedłem to tak, że schudłem 10 kilo przez tydzień. Nie wiem, co jeszcze, no bo ja mówię z perspektywy własnej osoby. Ludzie widzieli, panie, pan powinien się położyć, bo taki musiałem być chorowity wtedy wygląd mieć tej twarzy.
i mówi, jak mierzyłem temperaturę dzieciom, które przychodziły, przy okazji sobie, przez 5 dni przed zesławnięciem, bo ja ze sobą byłem w gabinecie, weszła, pamiętam, na wizytę pani i tak spojrzała, a mi było głupio, bo jak wszedłem, jak wstałem z krzesła, to nie mogłem utrzymać równowagi. Mówię, pomyślcie, że jestem pijany. I tak zbliżyłem się, ona popatrzyła, mówi, już mnie pani nie zbada. Zawołał żonę, no i ległem na tydzień. Także wiem, że ludzie, pacjenci, którzy mnie znali, pełną troskę wykazali. I doszedłem dzięki temu do pełnej kondycji, ale w kwietniu poczułem, co to jest ten zespół pokowidowy, bo zaczęła mi głowa lecieć, słabe mięśnie były, się okazało, że miałem anemię, tak jakbym nic nie jadł. W związku z tym czułem się głupio i kiedy przychodziłem korytarzem z swojej części mieszkalnej do gabinetu, to zachowywałem się no, jak taki sztuczny jakiś ludź, bo nie chciałem, żeby mi głowa nie leciała i próbowałem sztywno ją trzymać, a wtedy wychodziła ta poza taka, że dzieci pytały rodziców, mama, powiedz, co się doktorowi stało, że tak wygląda. I ludzie wchodzili i mówili, no widzisz, synku, ta choroba z człowieka takiego zdrowego zrobi taką kreaturę. I doszedłem do formy dopiero w sierpniu. Doszedłem dużo chodząc, pijąc, piłem dużo wtedy takich rzeczy, które nie są zdrowe, toniki, wodę. No i w tej chwili wszedłem ze swojego gabinetu do tego miejsca 8 minut. Także kondycja dobra. Nie narzekam. I szedłem z radością, ale bardziej nie chciałbym już nudzić o tej chorobie. Ja przyniosłem tutaj takie materiały, które jak ktoś będzie chciał zrobić sobie zdjęcia, może zrobić. Jest to stan wiedzy na obecny moment. I mogę to teraz pożyczyć, jak będzie ktoś chciał sobie zrobić tę fotografię. Jest jeden związek, który ja tak reklamuję, chociaż nie dla jakiegoś takiego handlowego zysku, ale na pewno ten preparat jest wart stosowania, jest to laktoferyna. Jest to białko podobne do transferyny i ono pomaga, blokuje receptory w komórce, które próbuje opanować wirus, bakteria i grzyby. Więc laktoferynę w tej chwili sam biorę i dzięki temu nawet kataru nie łapię i opryszcze, które mnie często dotykały. Laktoferyna jest to białko, jest to siara zwierzęca, bydlęca. I kiedy przychodzą ludzie, mamy z małymi dziećmi, to staram się, żeby karmiły piersią, bo każda mama karmiąca daje tę laktoferynę ludzką, kobiecą, nad którą trwają jeszcze badania. I dlatego ochrona przed chorobami już od wczesnego, od narodzenia polega na karmieniu piersią. Z października wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia czytałem przed kilkoma dniami, żeby dziecko było karmione do 2 roku życia. Bo po 17 roku życia, po 17 miesiącu życia idzie najlepsza siara. To, za którą teraz no, płaci się w aptece, to dziecko małe dostaje tę siarę kobiecą. Więc jeśli ktoś może, to rodzinie o tym powie, że karmi się teraz do 2 roku życia. Wprowadza się po półroczu inne pokarmy, ale ludzki pokarm jest najlepszym lekarstwem, który zapobiega chorobom. Ale jeśli już pytał mnie ktoś dzisiaj o RSV wirus. Ten RSV wirus jest groźny dla dzieci, które się urodziły przedwcześnie i które są karmione sztucznie. Także ja bym ten temat zakończył, żeby nie nudzić.
I ja nie czuję się ekspertem, zresztą podoba mi się taki uczony, który nie żyje, ale nazywał się Osler i on powiedział, że medycyna jest nauką pełną niepewności i sztuką posługiwania się prawdopodobieństwem. I to jest regułą. Albo podoba mi się to zdanie tych filozofów francuskich, jak Voltaire'a czy Diderot, to mówi tak, lekarz jest od zabawiania pacjenta, leczy natura. No, w większości tych chorób takich infekcyjnych. No nie wiem, ja zawsze mi ostrzega rodzina, bo jesteś Glenda, ja bym prosił o pytania, żeby mnie nudził państwa. To może ja zacznę i trochę skontynuuję to, co pan powiedział przed chwilą, bo bardzo mnie zaciekawiły te wielkie zdania i filozofów i pana Oslera. Jakimi ideami pan kieruje się w pracy zawodowej? To znaczy, te ideały mnie szkoliło życie, teraz mnie szkolą pacjenci, bo widzę, czego oczekują, no bo przede wszystkim każdy człowiek, nawet ten, który uważany jest, że no, sam siebie uważa, nie zawsze za porządnego, każdy chce szacunku. I staram się, żeby nawet jak jestem zniecierpliwiony, Fluder, pamiętaj, bądź pełen szacunku dla tego człowieka. To mnie nauczyli ludzie. A nawet 48 godzin temu, bo wyjeżdżam tak na 30 godzin, zawsze syn mnie wiezie nad morze do takiego zacisznego miejsca, przechodząc z Mielna do Chłopów, morze było takie wzburzone, szare i takie stalowy kolor i pełne takiego jakiegoś zadumy, jakby człowiek stanął i w połowie drogi nie było ludzi. Podchodzi do mnie człowiek, stoi na brzegu, łzy miał w oczach i to była 16, no ta godzina teraz, szaro, i mówi, ma pan ogień, ma pan zapałki? Ja mówię, nie palące. A on tylko mnie tak zagadnął, bo on też nie palił. Się okazało, że Ukrainiec to był i mówi, wie pan, i chciał tylko rozmowy ze mną. On mnie nie znał. Zaczepił mnie na przestrzeni 2 kilometrów, tylko on nad tym morzem był, bo wiało, pogoda taka, jaką ja lubię, taka smutna. I był taki zadumany i w oczach widziałem u niego, że on potrzebuje mnie tylko, żebym z nim chwilę porozmawiał. I wielu chorych, którzy przychodzi do mnie do gabinetu, zachowuje się tak jak ten człowiek. Bo uważam na medycynę, jak mi kolega taki mądry powiedział, utalentowany, mówi, ty nie masz takich talentów, to najlepiej iść na medycynę. I miał rację, bo pierwszy stopień w szkole średniej, gdzie tam rodzice, biedni zresztą, pracowali, żeby mi pomóc w tej nauce, to był 60. rok, to pierwszy stopień, jaki dostałem, to była 2 z historii. 14 września o godzinie 10 rano. To sobie. Pamiętam z takiej głupiej, bo chciałem rozbawić klasę, bo to byśmy się poznawali. 2 tygodnie było i świętej pamięci profesor, na którego byłem potem pogrzebie, mówi, wyczytał z nazwiska, było nas tam 30 i mnie wybrał, tak mu wpadło to nazwisko, bo takie obce, Fluder, i mówi, do odpowiedzi. Ja taki w pierwszym momencie wystraszony mówi, powiedz, kto to był Archimedes. A ja mówię, to taki człowiek, który na Golasa wyskoczył z wanny. I on mówi, siadaj, lufa, ale cała klasa miała radość. Ale potem zauważyłem, to był porządny człowiek, tylko może zdenerwowałem go tym mało porządnym i takim podejściem do tego pytania. A jak się dowiedziałem, że przez niego repetował największy absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, laureat chyba Oscara, Krzysztof Komenda-Trzciński, to mówię, dobrze, chociaż dotarłem do jego poziomu. Tylko, że... No. No. Także życie mnie szkoliło tak, nie piściło, ale dzięki temu
byłem zadowolony z tego, że znoszę trudy życia. Pamiętam, jako chłopak w drugiej klasie liceum miałem taki wygląd gęby, że jak szedłem ulicą i szły ładne dziewczyny, to na mnie patrzono, nie na te dziewczyny. Więc tylko brata zapytałem, mówi, ty słuchaj, ja tak szkaradny jestem, a mówi się, bo wszyscy tak się na mnie oglądają. No, ale mnie ten lekarz, i to mnie nauczyło też dużo, była klasa, miała wyjechać na wakacje, na obóz gdzieś dobry, nas było 30 i lekarz mnie dopuścił. I powiedział, ty masz pryszcze, ty jedynie nie pojedziesz. I to mnie zabolało. A ja mówię, dlaczego, panie doktorze? Mówię, bo tam nie będzie takich warunków higienicznych, a twoja gęba będzie jeszcze gorsza. Nie, to... A ja miałem dziadków na wsi i sobie z tego jakoś wybrnąłem, mówię do mamy i mówię, wiesz co, no, potraktował mnie, z 30 mnie tylko wyrzucił za gębę. No nie przejmuj się, będziesz robił na wsi. Babcia, tam najwyżej będą zwierzęta na ciebie patrzyły. I pojechałem na wieś i byłem tak zadowolony z tego, bo nauczyłem się kosić, nawet obornik rozrzucać, bo moja rodzina taka typowo wiejska, babcia Kuroch z Kurocha wyszła za nadstawkę z nadstawek. Taka zubożała szlachta pewnie była. Oni tak, babcia była Kuroch, mieszka nad rzeką Kuroch i miejsce Kuroch. A dziadek był nadstawek z nadstawek i tam im pomagałem, starzy ludzie. I dzięki temu, że mnie nie dopuścił na ten obóz, nabrałem takiej siły fizycznej, bo zawsze wyglądałem, że miałem napisane w ocenie zdrowotnej odżywienie złe. To po tym, jak tam byłem na takim prostym jedzeniu, kartofle, maślanka, to trochę przybrałem i wyglądałem lepiej. I po prostu życie mnie tak czerpałem. Teraz miło, jak powiedziałem przed chwilą, ja mam korzyść z ludzi, którzy przychodzą. Nie zawsze po to, żeby mi uzdrowił. Raczej przychodzą po to, żebym tak porozmawiał jak ten Ukrainiec, który mnie zaczepił nad tym morzem. Albo przychodząc do gabinetu, wchodzą, panie, ja tylko chcę usłyszeć pana głos, a mam tyle problemów, że lepiej panu o nich nie powiem. Takie się zdarzają. Także, no nie wiem, bo bym dużo gadał, może to państwa trochę interesuje, trochę nie. Ja bym, jeśli pytania, to proszę bardzo. Ja sobie myślę, że bardzo ciekawym pytaniem, już też idąc trochę chronologicznie, jak pan mówi, co tak naprawdę sprawiło, dlaczego zdecydował pan się na drogę medyczną? To znaczy, no ten brak talentów, bo miałem piątki, ale to byli przede mną lepsi i matematycy, i fizycy. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to miałem takich dobrych tych nauczycieli z fizyki i z chemii. Oni mówili, to zapisz się do technikum we Wrocławiu, może będziesz ciebie jakiś technik dobry. A tam w okolicy Wrocławia dużo jest takich zakładów, które te twoje zdolności chemiczne tam wykorzystają. Ale ojciec z matką, jak wspomniałem, starali się mi pomóc jak tylko mogli i z tego do Lanowa przenieśli swoje mieszkanie do Ostrowa Wielkopolskiego. I to mieszkanie, taki domek jednorodzinny, pewnie dwa pokoje i kuchnia, ale mi tam kąt dali, ja miałem gdzie się uczyć. I w tym Ostrowie Wielkopolskim przeczytałem książkę, która mnie tak zainteresowała. To był, jak powiedziałem, 60. lata Filipowicza, z tajemnic biochemii. I tak wszedłem w tę książkę, ten tekst tej książki. I to może była główna, taka główny motyw, który skłonił, że zdawałem na medycynę. Ale wcześniej, jak nie zanudzę, to powiem, jak wyglądało to od dzieciństwa. Kiedy miałem lat 5, 6, ojciec miał brata, który był kierownikiem szkoły wiejskiej. Ja tam lubiłem jeździć, to były Kaliszkowice koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ta szkoła była, miała te stare ławki i on mnie tam, ten ojca, brat, wujek sadzał w ławce,
a ja byłem takim jakimś dziwnym dzieckiem, że w domu nie jadłem i obok mnie był taki biedny kolega, miał pakowane śniadanie, kolorowe gazety. To ja mu to wyżarłem i on potem na przerwie mówi, mama mi da śniadanie, jego nie ma, ja mówię, ci to zjadłem. No, a ciotka mi przygotowywała w takich filiżankach ładnych, interesowały mnie dalekie podróże i tam były na tych filiżankach statki, więc żeby pił to mleko, to ja wypiłem i potem tak zwymiotowałem. Ale potem na śniadanie zjadłem kolegom to zawinięte w papier kolorowy. I to było pierwsze moje takie zetknięcie ze światem, kiedy potem drugie zabrała mnie, bo byłem dosyć chorowity. Ojciec miał 3 siostry zakonnice. Pochodził z 12-osobowej rodziny i były 3 zakonnice. Cynera była przełożoną, Odylla i Norberta umarły wcześniej, zanim je poznałem. I ta Cynera chciała mnie na księdza chyba tak uczyć, bo sprowadziła tam koło Chorzowa, koło tego stadionu chorzowskiego, był taki ładny kościół, on jeszcze jest, bo go byłem 4 lata temu odwiedzić. I ksiądz fajny był tam proboszcz, one go zapraszały i tak go namówiły, żeby mnie przygotował, kiedy ja miałem 5 lat, do Komunii Świętej. Także 2 razy miałem pierwsze komunię. Tam i potem w Odaranowie. No ale księdzem potem chciałem być misjonarzem, dlatego że jak matka była w szpitalu, to ojciec mi załatwił takie stołowanie u zakonnic w przedszkolu, do którego chodziłem. I przyjechał z centralnej Afryki fajny misjonarz. Ja miałem wtedy 10-11 lat i on mi opowiadał, te siostry go tam gościły, bo on przyjechał na rekolekcję. Jadłem z nim obiad, tylko on i mi w trakcie tego obiadu opowiadał, jak to w Afryce jest, jakie tam jest życie. Ale no nie miałem tych talentów do języków. Odpuściłem te marzenia o tym, żeby być misjonarzem. I potem już mówiłem, że chciałem być tym chemikiem, a że byłem bez talenciem, to poszedłem na medycynę. A jeszcze największym takim szkołą życia to była gospoda targowa. Nie wiem, czy Wojtek, pamiętasz, słyszałeś o gospodzie? No, to była Sowińskiego 80, niedaleko Grunwaldzkiej. Tam był kościół drewniany świętego Jana Kantego. I tam myśmy byli z felczerami. Oni mieli po lat 40 lub 50, a ja miałem 18. No to oni nas traktowali jak takich chłopaczków, tych młodszych, ale nie znali fizyki, chemii, chcieli, żeby im trochę pomóc. A z kolei oni nam pomagali w cudzysłowie, w takim zepsuciu moralnym, bo oni byli w sobotę, jak ktoś nie jechał do żony, to próbował grzeszyć w akademiku. I ja mówię, czemu wy tak się zachowujecie? To jeden mi tak odpowiedział, wiesz co? Od czasu do czasu trzeba grzeszyć, żeby poznać smak cnoty. I tak to nie zapomnę. Także szkoła takiego życia była w tym akademiku. Tam przyjeżdżał na takie gawędy, no, wysokiej klasy, nie takie jak ja teraz tu, tam tylko mówię o tym państwu. Przyjeżdżał Stasiu Strugarek. Kto go pamięta? No, tak, idealny gawędziarz. No i on tak nam opowiadał o starym Poznaniu. Potem trochę, tak jak stary Marek, także, no i te czasy były dziwne. Tam, pamiętam, przyjechałem taki trochę, może bez kompleksów, ale tak jak i pierwsze moje zetknięcie z akademikiem, to było takie, że prowadził mnie gruby taki portier i mówi, chodź maluczki, cię tu zaprowadzę. Tu jeden przyjechał i wali w te drzwi, a mi tam i nie chciał jemu ani mi otworzyć. A to były takie baraki, jak w czasie wojny służyły jako oflak do tych żołnierzy wojennych. I ten nie chciał otworzyć. I w pewnym momencie zaspany mówi, odwalcie się, mówi, w sprawie kurzu piętro wyżej. To był dach już. Ale w końcu mnie puścił, wszedłem do tego i mówię, skąd przyjechałeś? A ja mówię, no, z Ostrowa. A ja jestem
z Krasnego Stawu koło Lublina. No i tak rozmawiam, porządny człowiek, i zbieramy się spać. To była pierwsza noc w akademiku. I on tak patrzy na mnie, co ja robię, bo ja przykląłem przy łóżku i chciałem pacierz mówić. A on mówi, co ty robisz? I ja mówię, no to co robię w domu. To dobra, a teraz ci pokażę, co będziesz robił w Poznaniu. I skończył. I mówi, akurat ja lubię czytać gazety, była taka powieść z filmu Mastroianniego, Dolce Vita. Najlepsza muzyka filmowa Rotti. Tino Rotti, to jest kumpel Felliniego. Ta muzyka zawsze mi tak, jak jestem zmęczony, to lubię tę muzykę z tego filmu Słodkie Życie. I mówię, to teraz zrobiłeś pacierz, mówię, to idziemy do Rialto, na Dąbrowskiego, bo kino Rialto. No i mówi, to pójdziemy na Słodkie Życie. Ale biletów już nie było, także Słodkie Życie skończyło się na chodniku. Tak wyglądało to. I potem, no już, kiedy spotkałem dyrektora Baranowskiego, różne miałem koleje losu. Są takie, o których nie powinienem mówić, więc przed śmiercią powiem, ale były różne. Z różnymi ludźmi miałem do czynienia, z wysoko postawionymi, którzy mówili, niech pan nawet nie mówi, że pan ze mną rozmawiał. Tacy byli też. Mówi, ale to nie chcę mówić. Więc mimo, że nie byłem utalentowanym strzelcem, to zrobili ze mnie doskonałego żołnierza i chcieli mnie wykorzystać w różnych ich cennych celach. Ale jak kończyłem studia, to no tam wiem, że też jeszcze się tak doczepiali i przyszedłem do Gniezna. Z Gniezna wzięli mnie do wojska w Powidzu. Dzięki temu mam przy sobie anioła stróża, który jest lepszą połową Fludra, żona. No. I ona mnie uczy życia, oprócz pacjentów, którzy z mojej strony chcę, żeby czuli, że mają ten u mnie szacunek, bo cierpienie zmienia ludzi czasami na niespokojnych, nerwowych. No staram się to zrozumieć. Nie wiem, już chyba koniec tego gadania, nie? Zdecydowanie nie koniec gadania. Myślę, że wszyscy Państwo tutaj są bardzo zainteresowani tym wszystkim, co Pan mówi. Ja patrząc na Pana z tej perspektywy, przede wszystkim widzę człowieka pełnego energii. I myślę, że nie tylko ja chciałbym poznać odpowiedź, jak to zrobić, żeby tej energii w sobie tyle mieć cały czas. Lepiej tego nie robić. No. No, bo by pan powiedział, Fluder to paskud. No, nie. No, ja mogę powiedzieć, jak robić, bo moje życie wygląda tak, jak wygląda. Ludzi spotykałem bardzo ciekawych w życiu. Od takich bardzo ciekawych do nikczemnych. Jak kiedyś leciał z ręką wyciągniętą, bo mi ciotka załatwiła wejście na targi, to był 67 rok. Patrzę, to Cyrankiewicz leci. O, nie miałem. W stoisku tam przy Roosevelta było stoisko holenderskie. On leci do mnie, się wita. Patrzę, ta czerwona gęba, mówię, powiem mu zaraz, czy mi będzie chciał rękę obcinać. Nie, bo tam. Ale wyskoczyła ta ochrona i go odepchnęła ode mnie, nie? Bo on myślał, że jestem przedstawicielem tego stoiska holenderskiego. No, po ludzi bardzo wielkich, jak sportowców poznałem, blisko mam z nich zdjęcie, taki był dwukrotny mistrz olimpijski, Jerzy Kulej. No, to ja mam z nim zdjęcie, fajny człowiek. Potem, kiedy byłem na praktyce w Jugosławii, poznałem wspaniałego człowieka, który się potem okazał jednym z najlepszych polskich sportowców, bo myśmy byli na praktyce w Kajot-Pitu, takie w Skopie, 5 lat po trzęsieniu ziemi. Wyszliśmy, jedzenie mieliśmy no, dobre, bo ja nigdy nie miałem jakichś wymagań, jeśli chodzi o dietę. Oni w dresach Czech było z napisem Polska, a to się okazali kolarze i jeden z nich to był Szurkowski, przyszły mistrz, kierownik. I mówi, skąd wy tu jesteście z Polski? Mówi, uczymy się medycyny, nie? A on mówi, a jecie dobrze? No,
tylko jakieś tam były kwaśne mleka, takie macedońskie jedzenie. Mówi, to dzisiaj się najecie. Ta trójka tam był, Demel, Zapała i Szulkowski. I mówi, a będzie wydany bankiet, nas trzech nie dojechało, to was jest trzech, zabierzemy was jako kadra kolarska. Tam byłem, tam byli przedstawiciele, to był, organizował to, zresztą przyszedł do stolika minister finansów Jugosławii, to organizował. Oni mieli w takiej skórzanej starej teczce wyborową, mu tam polewali. No i potem już po tym bankiecie Szulkowski mówi, pokaż mi to Skopie stare, bo myśmy już tam byli miesiąc, bo chcę narzeczonej kupić dobre buty. No i potem w czasie jednego z wyścigów pokoju się z nim spotkałem, ale już pełen stresu, ręka spocona. Bardzo wspaniały człowiek. No widziałem, jak powiedziałem, i ludzi takich, którzy budzili ciekawość, bo pytam, dlaczego pan zabił tego człowieka? Mówi, nawet nie wiem, jak to zrobiłem. Także różne. Przez te 52 lata spotykałem się może, ja już to mówiłem kilka razy, tych wizyt było plus minus milion, więc każdy człowiek to inny świat. I to mnie uczyło. I ta energia, jak chcą państwo wiedzieć, czy jak mój dzień wygląda, no to panu powiem, nie chciałby pan tak żyć. Wczoraj wstałem o godzinie 8:30 rano, wszedłem tam, ja lubię iść pod zimny prysznic wcześniej, ponieważ kości mam już takie zesztywniałe, to lubię stretching, które się porozciągałem. Za 15:10 był taki znajomy mój pacjent na wizycie, ksiądz, zresztą Stasiu, którego znałem od takiego, a teraz jest ode mnie 90 sukces pikarym i on przyjechał potem, a skończyłem pracę, druga 20 w nocy, to ja wtedy wziąłem mopa, tak jak codziennie, bo sprzątaczka nie przyjdzie, ona mi tylko przygotowała, no i pół godziny myłem ten gabinet, żeby nie wstydzić się za brud porannych pacjentów. I wtedy spać 5:15. I tak codziennie. Czyli zamkany harmonogram jest po prostu receptą na energię. Jest to dość niepopularna teza, więc bardzo miło mi ją słyszeć. Nie wiem, czy mówię wyraźnie, bo nie trzymam tak, jak należy. Już bym nie chciał zanudzać. Głos w sali jak najbardziej tutaj mówi, że pan jest wyraźny. Rzeczywiście my byśmy prosili o trochę mikrofon, bo tam nasz realizator próbuje to też nagrać, żeby ludzie, którzy tutaj nie dotarli, ponieważ wszystkie nasze wejściówki się zostały rozdane, rozeszły się. Chcielibyśmy, żeby też mieli możliwość. Ja zapytam może teraz, dla mnie zdrowie jest bardzo holistycznym tematem pod tym względem, że jest bardzo obszerne. I teraz, kiedy ja wchodzę tak jako taki laik, to od czego miałbym zacząć w dbaniu o zdrowie? Nie wiem totalnie nic. Co pan by mi powiedział teraz w tym momencie? To znaczy, na pewno chcąc być zdrowym, trzeba unikać soli, alkoholu, cukru, ale sól jest najgorsza, daje zaniki pamięci potem na stare lata. A to, co wspomniane przeze mnie, i to, żeby mieli trądzik. Dlatego, że trądzik, podobno mamy bardzo szerokie badania i dogłębne prowadzą Anglicy, dlaczego ludzie, którzy w życiu mieli taki trądzik, jak ja miałem, mają silne krążenie. To badają powiązania. Także z tego, że odwracali ode mnie głowę na ulicy, tę korzyść mam, że mam zdrowe serce. Także to jest sprawa wrodzona. No jak powiedziałem, ja prosto jem w sposób, kolację jadłem zwykle, no dzisiaj jadłem 15 po 3 nad ranem, to mówiłem żonie tylko, że zjem 3 kromki chleba z serem takim żółtym, sobie dorzuciłem tylko jedno awokado i chyba 2 mandarynki. Popiłem i mi to wystarcza, czyli żyję, jem po to, żeby żyć, a nie żyję po to, żeby jeść. To na pierwszym miejscu. I dlatego wagę mam taką jak na maturze. Nie narzekam. Nie narzekam. A przed laty ci, którzy mi pisali odżywienie złe, no to oni szybciej zeszli z tego świata niż. No i to mnie cieszy.
i na pewno to, co najbardziej mi daje tę energię, bo o to pan pyta, to czuję, że ludzie, no bym powiedział może za duże słowo, mnie szanują, lubią i to mi pomaga, bo widzą, że staram się ja ich szanować. I tak to odbieram, nawet ta pełna sala na obecne warunki mi dodaje tych sił i daje mi to, co mi jest potrzebne do pracy, nie? To, że wiem, że są szanowani przeze mnie. Tak mam nadzieję, że tak jest. Może tak chaotycznie mówiłem, bo tak wybieram, ale proszę pytać, nawet to, o co by państwo się krępowali. Ruch jest istotny, bo ruch, ja miałem tę, że pochodziłem, jak mówiłem, z biednej rodziny, więc na obrzeżach miasta mieszkałem, więc zawsze miałem daleko do szkoły i musiałem pieszo biegać. W Ostrowie Wielkopolskim miałem 2 kilometry do szkoły, ponad, może 3, z powrotem, no to razem 6. W Odalanowie do szkoły podstawowej miałem ponad kilometr, więc ruch najistotniejszy, a ja lubiłem takie proste, nieskomplikowane dyscypliny ruchu, marsze, sprinty, no także i dlatego potem wojsko na mnie na studiach tak popatrzyło okiem takiego zawodowego, wojskowego, ale by się pomylili, bo ja jak strzelałem z PMK, to ten mnie pozwolił mi dobrze strzelać, bo leżałem na tym pistolecie, ale z takiego pistoletu PW-33, no to żaden strzał nie był w tarczy. No, a jak kończyłem wojsko w 1974 roku, to było w maju 1974, zostałem zaproszony i odznaczony przez Ludowo Wojsko Polskie. Też było takie zebranie, telewizja wojskowa, a ja byłem człowiekiem w ogóle no nie wojskowym, się czułem tam taki dziwny. I przy mnie siedział sąsiad zresztą Jaruzelskiego, Marian Obidziński, generał, kwatermistrz naczelny Wojska Polskiego. Taki znany człowiek z lat 70. I mówi, niech pan zostanie w wojsku, no to panu tu załatwimy, to było na szaserów. Klinika taka, że w tej inne szpitale nie mogły się równać z tym szpitalem na szaserów. I on mówi, oprowadzimy pana, nas było zresztą 4 chyba na tym obiedzie, oprowadzimy pana po tym udekorowaniu, tym za zasługi dla Ludowego Wojska Polskiego. Nie miałem żadnych, by mieli samochód. No i pan tu zostanie. Ja mówię, a pan pójdzie do cywila i mnie przeniosą do Mirosławca. No, a tą karierę swoją jako lekarz i to wojskowy skończyłbym w kryminale. Ja to opowiadałem kiedyś w teatrze, więc jeśli państwo to słyszeli, to powiedzieć, przestań mówić. To było, powiedziałem, jak w wojsku łatwo wypadki lotnicze. Byłem dopiero 2 tygodnie w wojsku i był telefon na Izbę Chorych, tam przy szosie tej, mówi, żołnierz jakiś wieszał czy powiesił za lotniskiem. No ten, a miałem takiego wspaniałego, Wojtek zna, pułkownika Krzyckiego i mówi, Fluder, jakbyś potrzebował karetkę, to tylko twój imiennik cię zawiezie, bo on jest z tych terenów. I on mówi, panie poruczniku, siadamy do Nyski i jedziemy. Ale mówię, no co się mnie spieszyć, jak on się już powiesił, to bardziej mu potrzebna jest trumna. A on mówi, no może jeszcze go odratujemy. I teraz zajechaliśmy, powiedz jest znany wszystkim państwu, nie? Zajechaliśmy do portu, teraz jest port gdzie indziej, bo mnie po latach tam obwożono i w porcie był znak czerwone światło, że nie wolno wjeżdżać przez pas lotniska. A ten włączył tego koguta i jedzie przez to lotnisko i patrzymy w górę idą race. Ja mówię, to ładne powitanie.
I tu nad nami, tak defilacja, jakby Chruszczowa witali, tak, dwa szybkie samoloty nad tą myską, że aż tak załopotało, one w górę poszły. Ja opowiadałem o tym, kto to słyszał. Proszę kontynuować. Nie, i te dwa samoloty szybkie, jednym leciał mąż pielęgniarki, się potem dowiedziałem, Przybyłowicz, Rutkowski, one były na takim locie, bo były manewry sił NATO i były na szpiegowskim locie. Nie, nawet żołnierze nie mogli wiedzieć, że te loty są. Więc Izba Chorych nie wiedziała, to ten myślał, że nie ma lotów i leciał przez to lotnisko. By nas tam zmuchnęło i oni by zginęli. I my. Ale na tym to się nie skończyło. Wracam zadowolony, że tak mnie powitali. Wracam do Izby Chorych, a tam już no, tak byli zmartwieni, zieleni ze stresu ci sanitariusze. Ja mówię, panie poruczniku, przykra sprawa, tu Marion, major Wierzba do pana dzwoni. A on ten odzywa się, jestem kierownikiem lotów i niech pan uklęknie. A ja mówię, czemu? Bo ja już uklękłem. A mówię, czemu? Bo ja musiałem ich puścić na długi krąg, a jak im nie starczy paliwa, no to te dwa migi spadną. Najlepszy migi. I spadną z tym materiałem, co robili dla paktu na wszystkiego. Ja mówię, tobie będzie sądziła Boszka. Bo palicho, tylko nie wiadomo, czy oni dolecą. No ale dolecieli i jestem tutaj. No, tak zacząłem karierę, skończyłem odznaczony przez Obilińskiego. Takie życie. Nie wiadomo, jak jeszcze skończę. Niestety co do kończenia, to my powoli zbliżamy się do końca, bo wiemy, że pan doktor no jest... No nie, ja mogę przedłużyć, bo się trochę spóźniłem, bo tam... W takim razie zostawiam państwu jeszcze przestrzeń na... Czy tam było mnie słychać? Było? Dobrze. Ja ponieważ pochodziłem ze wsi, to znaczy ja nie, ale moi dziadkowie, to mnie, chociaż nie byłem członkiem, była taka organizacja, nie ZMS, ja nie należałem do żadnej, tylko była ZNW. I mówię, ty chłopak, lubisz ględzić, to my cię wyślemy na głęboką wieś, żebyś z ludźmi trochę porozmawiał. Jak kończyłem studia, to mnie na takich parę tych o stresie, pamiętam, mi kazali gadać. A ten chłop nie miał stresu, on tylko siedział tak jak w ranczo było i sobie zgubił. Ja sobie myślę, że to jest bardzo dobry moment, że jeżeli ktoś z państwa ma pytanie do pana doktora, to... Panie doktorze, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Proszę podsumować swoje spotkanie i swoją praktykę w szpitalu miejskim. Jak na, czy pan jest zadowolony z tego, na ile pan by dał ocenę? Ja bym był bo wszyscy wiadomo, wszyscy pana szanowali, nie wszyscy może, ale bardzo był pan lubianym dla pacjentów, tak jak tu pan wspominał już. No to znaczy, nie wiem. Ja bym... Na jaką ocenę by pan by ocenił pracę ja w szpitalu? Ja jestem za mały, żeby oceniać ich. Nie mogę oceniać. No, to znaczy, ja bym zadowolony. Miałem takiego kolegę jak tu doktor Kozłowski. Tak, bardzo mi to wspierał mnie. Były chwile takie i śmieszne, i trudniejsze jak w życiu. Jak z tym wojskiem. Niedługo by ze mnie generała tam zrobili, był taki moment. A najpierw, jak zacząłem wojsko w 64 roku, to za karę nie umiałem strzelać, to mi kazali Kałasznikowa z byłym rektorem potem. Drobnikiem, żeśmy czyścili Kałasznikowa dla całej kompanii, bo źle strzelałem, nie? Także tu wracając do tego, ja z każdego etapu życia jestem zadowolony, bo nawet z tej dwójki, którą mi dał Bzdyk, mi nauczył mnie, jak on z historii zrobił matematykę. I wiem, jakie na przykład, to nie wiem, czy historycy się zgodzą, jakie były na przykład tego typu, ja porównam, dlaczego on był bezlitosny, on nie lubił podręczników i było pytanie, jakie były osiągnięcia, co Polacy zyskali dzięki powstaniu styczniowemu. Ja do tej pory pamiętam, chociaż historią się nie zajmowałem. Uwłaszczenie chłopów w 64.
i mimo, że tę lufę dostałem, to mi kazało logicznie każdą sytuację w życiu no, oceniać. Po prostu niektórzy mówią, że jestem takim trebaganiarzem i może nie mam poukładanych tych takich różnych rzeczy. I to przyznawałem tym, którzy mnie tak oceniali, prawda, ale nie mogę, każdy etap życia dobrze wspominam. I a szczególnie lubię takie spotkanie, mam nadzieję, że to jest ostatnie w moim życiu. Bo miłe. Myślę, że jako pracownik Centrum Kultury Senatu Dziwna postaramy się, żeby jednak to nie było ostatnie spotkanie z panem doktorem. Panie doktorze, pan tak szybko przeszedł nad swoją chorobą, a proszę powiedzieć, jak pan sobie pomagał, jak sobie pan radził w trakcie tej choroby? Jak radziłem? No to znaczy najbardziej... Czy jakieś suplementy, czy jakieś, no coś na wzmocnienie. Piłem toniki. Niezdrowe toniki. No ale niezdrowe, ale mi to właśnie to jest... No. To jest baganiarstwo takie moje wewnętrzne, nie? No, także no, nikomu bym nie radził tego pić, ale sam mi to pomogło, nie? Więc także nie ma z tego szpitala miejskiego, byłem, no koledzy mnie żegnali po koleżeńsku. Także nikt, może niektórzy się cieszyli, no nie wiem, ale byli tacy, którzy no, widziałem, pracowałem 23 lata razem, nie? To już jest dużo. Tylko pamiętam, jeden z nieżyjących kolegów skwitował to, co trochę mnie tak dało mi do myślenia, bo napisał w raporcie po dyżurze przyjmowanie dużej ilości chorych, zwłaszcza dzieci. Wojtek Wielki, mówię. No, to tam. Każdy jest człowiekiem i ma prawo różnie. I nawet jak mi ktoś powie, że jestem taki człowiek, to już nie jestem z tego może niezadowolony, tylko wiem, może on ma rację. Jak mi wnuczka mówi, dziadek, nie pluj, to mówię, to ale ma rację. Kiedy mówię, to dobrze, jesteście daleko, dobrze. Państwa, jeszcze mam czas. To znaczy, dzisiaj rano miałem jedna niezadowolona moja pacjentka, ale dyrektorka szkoły z pretensjami, że dałem zaświadczenie o, że to dziecko nie może nosić maski, no ale ta pani nie znała tego dziecka i ja jej wytłumaczyłem. Może ją przekonałem, może nie. Na pewno maska, bo było badanie. Ja już tutaj nie chcę wyciągać z tych, było badanie w Bangladeszu, gdzie jest największe w Azji zagęszczenie ludzi, chyba na 26 tysiącach tych mieszkańców. I to badanie wykazało, że noszenie maski jest korzystne. Tak mądrzejsi powiedzieli ode mnie. Moim zdaniem zależy, dla kogo to jest korzystne. Dla mnie nie, bo nie mam teraz, nie, jak mógł mówić. Kiedy przychodzą ludzie, rzecz, że dla tych dzieci to jest stres duży. Jak były pozamykane przedszkola i szkoły w zeszłym roku, to sporo dzieci przychodziło z depresją. No, także uważam, ale to ja nie jestem tutaj, pani mnie pytała o osobiste tutaj odczucia. Jest to złe, dla dziecka złe. Już, że to dziecko musi, ta matka mówić,
jesteś zagrożeniem dla innych. To jest nie. To uważam, że tego pani nie zmieni nikt, nie? I nawet kolega lekarz, który mnie spotkał kiedyś i mówi: Fluder, tam u ciebie w gabinecie ty nie znosisz masek. I ja mówię, bo tam większość dzieci, nie chcę ich straszyć maską, nie chcę ubierać się w ten kombinezon, który no, z lekarza robi jakieś monstrum. Ja tak lubię na luzie, bo dziecko ma czuć, najważniejsze jest bezpieczeństwo psychiczne. Dziecko wtedy się nie czuje bezpieczne psychicznie. Jakby mnie widziało w masce, ono ma się nie bać choroby. Ma tylko uczyć otoczenie, że ma być ręce przed jedzeniem, a nie maska. Także jestem tego zdania, że w szkole nie powinno być masek. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, jest przeziębione, jest. Ja tej nauczycielce powiedziałem, bo ona z tej szkoły dyrektorka mówi, to co ja mam zrobić? Ja mówię, pani, jak będzie katar i tego, to niech na kilka dni idzie do domu. Nie? Także to jest... No, nie są to. To już ja mam jeszcze czas, ale nie chcę państwu tutaj. Choroba bezobjawowa to jest jak jest wirus w organizmie, tak jak ten koronawirus. Mogę mieć dopiero objawy za rok. Chodzi o to, mądre pytanie, bo dużo objawów jest tak zwanych zespołów po-covidowych, że może mieć takie dziecko, najczęściej młodzi ludzie, zapalenie mięśnia sercowego. I to ostrzegają nas, żeby nawet ten bezobjawowy miał sprawdzone serce, bo może być uszkodzenie układu bodźca przewodzącego i mogą być w sercu zaburzenia rytmu. I widziałem takie historie, że ten wirus uszkodził i nawet wczoraj było takie dziecko, piłkarz z jednych podgnieźnieńskich drużyn, norma tętna u takiego dziecka jest 70, on miał 40 parę i dano mu teleporadą w poznańskim poradni sportowej, on nie miał 50, dali mu zdolność do sportu. No, to jest błąd. Jeśli państwo coś jeszcze... Ja jeszcze mam takie pytanie. Ja wiem, że medycyna jest nauką, ale mi się czasami wydaje cudem. A czy mógłby pan doktor nam powiedzieć o jakimś takim największym cudzie ze swojej praktyki? Dobrze. Coś, co tak najbardziej zachwyciło. Kilka cudów widziałem. Takich, że rzeczywiście były... Historia, tylko szukam pamięci, które by tu przytoczyć. Były takie... Wszystkie. Rzeczy. Były takie... Taka pani przyszła, to były lata 80. może. I brzuch miała taki, że i twardy, jak to się mówi, brzuch nie do operacji. I chirurdzy otwarli ten brzuch tu na 3 maja i myśleli, że ona zginie, a ona po roku była zdrowa, bo się okazało, że to była pomyłka. Po prostu miała nie raka, wtedy nie było jeszcze USG. Tylko miała pęknięty wrzód żołądka i on okleił się, była szczupła i nie był to rak. No to dla całej rodziny, kiedy już powiedziano, że idzie do domu po to, żeby umierać w domu, a ona żyła latami, a ci, którzy ją chcieli już jej kartę zgonu pisać, wcześniej umarli od niej. No to był cud taki, to ja mi utkwił. Bo ja ją kierowałem nawet chyba do szpitala, bo miała takie... brzuch twardy, jak mówi się, deska. No i no tak cudowno u dzieci. Pamiętam z pogotowia taki cud w 71 roku. Byłem młody dyspozytor. Byłem na Chrobrego koło Gwarnej. Mówi, jedźcie szybko na Wiśniową, bo tam dziecko jest nieżywe. Albo umiera, albo już nieżywe. No
Jasiu Landyszkowski, ten świętej pamięci miał dużo. Myśmy pojechali, a to dziecko leżało bez ruchu, blade, może miało z 2 miesiące. Leżało na pościeli białej, wyglądała jak to pościel. Ale mówię, nie będę u dziecka stwierdzał zgonów na Wiśniowej, bo młody niech to, i zabrałem to dziecko na rękach i dowiozłem na Jana, pani doktor Przybylska przyjęła, oddał znaki życia i on przychodzi do mnie teraz jaki pacjent i od matki i tam dziadku wie, że on już miał mieć kartę zgonu wystawioną. I on po prostu miał zaburzenia rytmu, ale nadal serce miał chore. Czyli były jakieś zaburzenia rytmu. W tym momencie są takie, nie będę opowiadał szczegółów. W każdym razie u dzieci się spotyka tak zwane często skurcze napadowe, że jest taki moment, między innymi koronawirus może to spowodować, uszkodzić ten układ bodźcoprzewodzący u całkiem zdrowego dziecka. I to te dzieci mają czynność serca. Ja już takiego widziałem, które miało trudno do policzenia, ponad 200 na minutę, taki noworodek. No i ratowali. Ale widziałem też i tragedię, kiedy dziecko było z katarem, miało 2 tygodnie karmione piersią, to ze Świętokrzyskie pamiętam. To 80 czy 90 lata, no ale nagle w trakcie spaceru matka zauważyła, że robi się szare, pojechała do najbliższego lekarza, ten skierował do szpitala i to dziecko potem przywieźli do kliniki na szpitalu i nie byli w stanie umiarowić. To ja potem pojechałem, poznałem tę matkę, nauczycielkę, pojechałem do Warszawy do konsultanta krajowego kardiologii, profesor Kawalec. Ona mówi, nie każdego umiemy uratować. Także i w tę stronę, i w drugą były. Tak, pani tu, ten chłopiec, który z tej Wiśniowej żyje, ma jest już dziadkiem, a leżał jak dziecko, które już bez oznak życia. Dlatego trudno nawet tak szybko tę śmierć mózgu stwierdzić. Nie? Ale to już. To znaczy, tu mi pani powiedziała tak, dwóch moich synów, mądrzejszy ode mnie, jeden się szczepił, drugi nie. Jeden mnie pyta, czy dobrze zrobiłem. Dobrze. Drugi mnie pyta, czy dobrze zrobiłem. Bardzo dobrze. No nie ma. Nie ma tych badań takich jeszcze konkretnych, takich, żeby to twierdzić. Ja tu wspominałem, ale przed wejściem na salę, że mądry był Newton, że my wiedzy mamy kropelkę, a przed nami cały ocean. Słowa Newtona do tego się sprawdzają. Jest to oszustwo i jest to lek. Ja, jest taki podobny do amantadyny, który ją się stosuje przy parkinsonizmie. Jest lek iwermektyna, przeciwpasożytniczy. I trudne są dyskusje na temat taki, bo mam kolegę, który na moim roku był najmądrzejszy i jedyny zdał nostryfikację tuż po studiach, żeśmy kończyli studia. On poszedł do ambasady amerykańskiej i był jedynym z naszego roku. On profesorem potem został, mówię o Marku Orkiszewskim, znaczy takie nazwisko. No, on po prostu ma inne pojęcie i nawet lek, który w Niemczech jest na pasożyty, on uważa, że on działa. Iwermektyna, z tym, że te dyskusje, to są takie dyskusje, najlepiej jakby pijak powiedział, przywódcę rozbierzemy. Panie doktorze. Tak, ale amantadyna jest lekiem, który nie powinien być stosowany. Mi ktoś przyszedł, ja to opowiem może dlaczego. To było w grudniu przed Wigilią. Powiedziano mi, będzie mi pan leczył ojca, ja mam amantadynę. A ja mówię, będę leczył, ale bez amantadyny, bo mi nie wolno.
No on mówi, to się zgodzę, znane nazwisko w Gnieźnie. I ten ojciec po operacji serca dwukrotnej, 87 lat. I jemu pomogło czyste powietrze i potem jakby on brał amantadynę, to powiedzieli, że ona mu pomogła. On nie brał tej amantadyny. Ale też nie mogę powiedzieć, to jak mówiłem przed chwilą, dobry wykładowca, ja się takim, bo ja tu jestem z jednym z państwa i staram się być, no nie wykładowcą, tylko mówię swoje przeżycia, ale jak jeździmy na szkolenia, to mi się podoba wykładowca, który tak powie. I tu pani to powinna zrozumieć. Pamiętajcie, że z tego, co ja teraz mówię, połowę po 5 latach będzie prawdą, ale nie wiadomo, która połowa. Mi się podoba, tak zaczyna wykład. Tak jak Einstein na egzaminie, może to znacie państwo, student mu mówi, panie profesorze, pan ciągle te same pytania zadaje. A on mu odpowiada, tak, pytania te same, ale odpowiedzi inne. Także ja nie chcę tu być za mędrca, bo jestem prosty, normalny człowiek, nie naukowiec, bez talentów. Nie. Panie doktorze, ja mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie, pracował pan w ambulatorium śledczym na Franciszkańskiej, tak. To prawda, prawda? Dużo mnie nauczyli tam, nawet jak się ranę robi, to tak. Ja mam pytanie. Często w takich miejscach mówi się, że zwierza się ze swojego życia albo spowiednikowi, albo lekarzowi. Czy miał pan takie zdarzenie, że podczas pracy w tym areszcie śledczym, w tym ambulatorium śledczym, pewna opowieść zmieniła pana myślenie o życiu, albo ta opowieść spowodowała, że pan zmienił tego człowieka, który to opowiadał? Nie, ja taki nie byłem pedagogiem, żebym i takim moralistą, nie. Ale oni jak przychodziłem, może śmiesznie wyglądałem, to się do mnie śmiali. No, ale chcieli wyjść często do szpitalnego, do więziennego szpitala. To wtedy mówi, wie pan jak to się robi? On mnie uczył, mówi, jak pan kiedyś trafi, to się panu przyda. Mówi, taki jeden był artysta. I pluł, tak, i potem przykładał to na skórę, plasterem okładał i robiły się rany. Także mnie uczyli, jak się zachować w więzieniu. Nie przydało się. No, nie, ale także, ale nauczył mnie życia jeden człowiek z Gniezna najwięcej. Wspaniały człowiek. I on mi zawsze będzie dla mnie wzorem zachowania, szanowania innych ludzi. Ja umawiałem się, ale ci ludzie czekali mimo to, bo tak nie na godzinę, a czasami czekali długo. I przyjeżdża do mnie taki pan Marian Uszakiewicz. Ktoś zna to nazwisko? No. Wspaniały człowiek. Dzięki niemu też może stałem się trochę lepszy. On mnie nauczył, co to jest życie. Pan go zna. Tak. Ja mam jego obrazy, parę mi zostawił. Mówi, wie pan, ja już kończę tę, on z Oświęcimia, długo był w Oświęcimiu. No i on mnie nauczył dużo. No, lubiłem z nim rozmawiać. I on powiedział mi, że cierpliwość, wytrwałość, no na pewno bardzo się będę teraz przechwalał, że tę cechę wytrwałości mam. Bo nawet jak były nagrody w szkole średniej, to nigdy mi nie napisano za inteligencję, za osiągnięcia w nauce, tylko za wytrwałość. No. Tak? Ja mam takie skojarzenie, jak się spotkałem z misjonarzem, który przyjechał do Polski. Tak. I on mówi, że jest takie znane powiedzenie Ludmowa w Afryce, że wytrwałością zabije się nawet słonia. Tak. To jest ta cecha, gdzie ja na przykład nie jestem wytrwałym, nie lubię.
co? Ja bym do pana zadzwonił, bym się umówił, ale ja nie widzę. Nie widział, bo jeszcze nie było komórek, tylko były te takie z cyframi. Mówiłabym, a tak od biedy czekał czasami 5 godzin. I ja miałem takie poczucie, że nie szanuję tego człowieka. A on mówi, nie, pan mnie szanuje. Ja życie rozumiem, na czym polega. Oświęcił go nauczył normalnego traktowania wszystkich. I mnie też traktował tak nawet dobrze, że nawet czułem się, że na to nie zasłużę. Także no takie, ja już nie chciałbym, żeby państwo celowali wytrwały ze mną. Ja bym się chwilę. Panie doktorze, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mówi pan o wielkich osobowościach. A ja dość osobiste pytanie postawię. Czym jest przyjaźń? Czy pan ma osobę, którą może nazwać przyjacielem? Kogoś, z kim zawsze można porozmawiać o wszystkim? To znaczy, ja takich mam na pewno, tylko że kiedy ja życie moje prywatne, osobiste skupia się do kontaktu już z wieloma pokoleniami gniezian. Nie jest łatwo. Tutaj są ludzie, którzy byli, już są pradziadkami i oni mnie znają. Ja się czuję z nimi no, przyjaźnie. Wiem, że nikt, dla mnie przyjaźń jest to, na tym polega, że nie to, że mnie ktoś szanuje, ale wie, że nie próbuje lawirować, kłamać i wie, że go chce, bo ktoś powiedział z mądrych, że zawód lekarza polega na szukaniu prawdy. I on dla mnie jest przyjacielem, jeśli dziecko do mnie uśmiechnie. I nawet kiedyś jeden powiedział, różne dzieci, nawet do nich nie, jak wyzywał matkę, chodził do holu i mówi, tak na mnie patrzy, bo mówi, ktoś mnie do takiego starego przyprowadził. Panie doktorze, ja mam zaszczyt wręczyć panu te kwiaty, by podziękować za czas, którym pan nas obdarował, za czas, który pan zaangażował w dzisiejsze nasze spotkanie. Ale przede wszystkim myślę, że wyrażę opinię wielu tutaj nas zgromadzonych, ale przede wszystkim gnieźnian. Panie doktorze, spytałam o przyjaźń. Spytałam specjalnie i chciałam to pytanie zadać na końcu, ponieważ często bywa tak, że nadużywamy tego słowa i ktoś mówi, to jest mój przyjaciel, moja przyjaciółka. Za rok, dwa często już nie jest tym przyjacielem. Tak bardzo mylimy to pojęcie. Być może jest tak, powiem inaczej, na pewno jest tak, że pan jest przyjacielem nas, gnieźnian, najmłodszych dzieci, tych, które urosły i mają lat 42, 50 i 60, bo ja również byłam pacjentką pana doktora. I choć każdy z nas chciałby powiedzieć, że pan jest przyjacielem... Tak się czuję. Tak, pan się tak czuje. Ale życzyłabym, żeby każdy z nas był pana przyjacielem.
Dziękuję bardzo. I ten dar chciałabym panu złożyć na ręce. Dziękuję, bardzo dziękuję. 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 Pochwalić się swoim życiem i pokazałem, jak żyć nie należy też, jak otwartej i spać, ale no, ja się czuję szczęśliwy wobec takiego towarzystwa, które przyjaznego, no bo państwo stracili czas i na zajęcia, dlatego żeby się spotkać ze mną. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał państwu bardzo podziękować za przybycie. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie spotkanie z ludźmi ciekawymi i ważnymi dla naszego miasta. Jeśli mają państwo jakiś pomysł, z kim mielibyśmy zorganizować to spotkanie, to zapraszamy do kontaktu z nami. A najbliższe spotkanie z ciekawym człowiekiem odbędzie się następne 14 grudnia i to będzie człowiek ze świata sportu, między innymi mistrzyni świata, czyli pani Karolina Koszyna. I to będzie wtorek również, aczkolwiek godzina 18, nie 16. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.